Hej, witam was z tej strony, ja Zgod, a to Total War Warhammer 2. Zapowiadałem, że mam zamiar zagrać w tę grę i jest taka sprawa. Na razie sprawdzą dźwięk. W nową kampanię można zagrać i Oko Wiru, która jest oficjalną kampanią drugiej części Warhammera, jeśli chodzi o Creative Assembly, czyli Total War Warhammer 2, bo był to oczywiście Total War Warhammer 1, ale jest też bardzo fajna opcja. Jeżeli się posiada pierwszą część, to zyskuje się dostęp, albo jeżeli się kupi, chyba tak też mi się wydaje. Imperia Śmiertelnych to kampania łącząca i mapę z jedynki, i mapę z dwójki, i można grać wszystkimi dotychczas zakupionymi rasami, co jest naprawdę super. To jest świetny pomysł i zastanawiałem się na początku, czy nie nagrać Imperia Śmiertelnych. Jednak stwierdziłem, że wolałbym zacząć od Okawiru, kampania Okawiru. Tutaj można zagrać, podstawowe są cztery rasy, jedna dodatkowa z DLC, czyli jak się oni po polsku nazywają? Królowie Grobowców, Tomb Kings, po prostu. I postanowiłem, że nie grałem w sumie kampanii Jaszczuru Ludźmi i nie grałem elfami Wysokiego Rodu, więc postanowiłem, że nagram, albo przynajmniej spróbuję wygrać kampanię Jaszczuru Ludźmi. Jaszczurami. Grałem i kilka razy mrocznymi elfami Nagarod, czyli Malekith, i grałem z Kavenami i klanem Rictus i klanem Mors, czyli Quickiem i Craventail, jak się on nazywał. Zaraz sobie mógłbym sprawdzić tutaj, mógłbym wejść. Jak się nazywałeś? Thretch. Bardzo mi się... Nie grałem jeszcze klanem Pestilence. Jakoś nie kręci mnie ten klan. Znaczy, nie bardzo jestem fanem. Ale jest bardzo ciężka gra kampanią. Ciężka jest bardzo kampania, gdy się gra z Kavenami, ponieważ utrzymywanie poziomu jedzenia ponad konkretnym poziomem wraz z rozwojem swoich prowincji i tak dalej jest naprawdę bardzo wymagające i bardzo ciężkie. Mimo że jest naprawdę przednia zabawa gra z Kavenami, to postanowiłem, jak na razie to jest moja ulubiona rasa w tej grze, ale postanowiłem jednak, że nie będę grać z Kavenami. Grałem też, jak już mówiłem, Malekithem, Mroczne Elfy. Jest bardzo fajny system niewolników i jest bardzo duże... jak to powiedzieć? Znaczy, może nie aż tak bardzo duże, bo można się obyć bez czarnych ark, ale czarne arki są naprawdę bardzo fajnym systemem, by przejmować skarby znajdujące się właśnie na wodzie i ataki na przystanie wroga czarnymi arkami, które są naprawdę... No i oczywiście przejmowanie i atakowanie łodzi przeciwników, bo czarne arki mają bardzo dużą premię do walki na morzu, co jest bardzo, bardzo pomocne. I tak to mówię, nie grałem ani Jaszczuru Ludźmi, ani... Znaczy nie grałem również Morathi, czyli matką Malekitha, i... która ma zresztą chyba start point bardzo blisko Malekitha. I nie grałem ani z Jaszczuru Ludźmi, ani elfami. I zastanawiałem się, czy chciałbym, jeżeli miałbym nagrywać właśnie, postanowiłem jeszcze ludźmi, to czy wolałbym grać tym klanem? Nie wiem, jak to się, w sumie nie bardzo się znam. Chyba bym wolał bardziej Krokgarem grać, niż Lordem Mazdamundi. Tak jakoś, nie wiem, chyba jakoś bardziej wolałbym zagrać tym. On wygląda lepiej, taki lepszy przywódca. Zwróciłem uwagę, że on ma mechaniczną rękę. To ciekawe jest, bardzo ciekawe, jak ją stracił. Na pewno są jakieś opisy walk tego przywódcy, bo on jest legendarnym lordem, prawda? Sieć geomantyczne. Osady są połączone siecią, która wzmacnia moc zarządzeń. Specjalny lęk. Specjalne misje dają dostęp do potężnych błogosławionych wersji niektórych jednostek. Bestie nadające się do każdego zadania, ale niektóre są tak dzikie, że mogą stracić nad sobą panowanie i rzucić się naprzód. W sumie skaweni też mają prawdopodobieństwo wpaść w szał, mimo że skaweni są z natury tchórzami i często uciekają. Ale miałem kilka razy, być może to był feralny efekt jakiegoś czaru wzmacniającego moje jednostki, ale miałem parę razy, że przegrałem bitwę dlatego, że moje jednostki wpadły w szał i zaczęły po prostu nie wykonywały rozkazów, zaczęły atakować wszystko, co się znajdzie w zasięgu ich miecza czy włóczni.
No dobrze, kochani, jeszcze nie zaczynam, tylko sprawdzę, jak ma się głośność gry do głośności odbierania mikrofonu mojego głosu. Zaraz wracam. Okej, zdaje się nawet, że chyba jestem trochę za głośno, ale mikrofonu nie mogę przyciszyć, więc na pewno mowę chciałbym zmienić. A może wszystko? A może po prostu głośność, tak generalnie. Trochę generalnie, prawda? Wszystkie. Tak mi się wydaje, że po prostu, tak? To tak oczywiste, że nawet mi nie musi gra wyjaśniać, prawda? Odsunąłem też trochę mikrofon, bo faktycznie trochę za głośno byłem. I oko wiru, zaczynamy. Jeszcze ludzie krokar. Nie mam pokazany... To jest samouczek? Tak, to włącz mi samouczek. Nie mam pokazany, gdzie zacznę. Czy inne rasy mają? Nie. Może po prostu już tak się przyzwyczaiłem grać tymi rasami, że pamiętam. Ale wiem, gdzie oni zaczną, tak mi się wydaje przynajmniej. Na południowym wschodzie, zdaje się. Niedaleko klanu Mors, z Kavenów. Dobrze. A, i zacznę, będę grać na poziomie wysokim. Mówiłem to w którymś z niedawnych odcinków, które wysłałem Skyrim, że poziom wysoki tutaj faktycznie naprawdę jest wymagający, ale jakoś nie mam... Nie chcę powiedzieć, że nie mam serca, ale jakoś kurczę mnie bardzo... Mam negatywne uczucia mnie nachodzą, kiedy przełączam na średni i widzę, że ten pasek jest tutaj. Znaczy, że znacznik na pasku jest tak bardzo daleko od końca, a wysoki jest praktycznie na środku. Legendarny. W trakcie kampanii rozwalone jest samodzielne zapisywanie gry. Po spauzowaniu bitwy nie można wydawać rozkazów. Wysoki jest bardzo trudny. A tu jest jeszcze bardzo wysoki i jest jeszcze legendarny. Znaczy zakładam, że legendarny to jest bardzo wysoki z tym utrudnieniem, że nie można zapisywać samemu gry i że nie można wydawać rozkazów po zapauzowaniu bitwy. Podczas bitwy oczywiście. Since the days of creation, the reptiles have dominated the jungle continent of Lustria. The ignorant call the creatures lizard men. The wise know them as defenders of the world. In ages past, the old ones had a plan. But then the stellar gates collapsed, the old ones fled, and demons flooded the mortal plane. Led by the Slan, the lizard men fought the demons that surged across Lustria. Yet, it was the elves that created the Great Vortex. A swirling maelstrom that siphoned the world of chaos, withering demonkind. The world was saved, but the vortex endures only because it is bolstered by the power of the Slan via the Great Warding. If the warding should fail, the demons will return. The forked tongue of Sotek hangs low in the sky. The Slan have felt it. Now I see it brighter, clearer. It's his. Disturbs the winds of magic. Look, Targrax, the sacred plaques. One prophecy shines above all others. Vortex of the warm blood. But the full meaning cannot be. If our master will not wake, we journey to the city of the sun.
Okej. Zapomniałem powiedzieć, że używam dużo modów, więc w opisie dam linki do wszystkich. Na szczęście jest łatwy dostęp do każdego z modów, bo one są instalowane poprzez warsztat Steam za darmo, więc to jest naprawdę bardzo fajnie. I moderzy są naprawdę solidni. I czapki z głów, bo naprawdę to kolejny przykład, że gracze po prostu dla graczy za darmo robią coś naprawdę z sercem i to jest naprawdę fajne. Bardzo, bardzo fajnie. A ten obrazek to jeden z efektów modów, bo zmieniłem sobie obrazki, włączając grę nie mam loading screens. Znaczy włączając grę, uruchamiając po prostu, loading screens oczywiście muszą być, bo musi się gra załadować, tak jak teraz widzicie. Ale tak to, nie ma tego zbyt wiele. Ciekawe, kurde, bo naprawdę nie grałem w ogóle Jaszczur Ludźmi, więc zastanawiam się, jak wygląda ich struktura armii. Że, czy oni mają, znaczy walczyłem oczywiście z nimi, widziałem nieraz, że mają, dziwnych mają naprawdę walczących na odległość wojowników. Oni oszczepami rzucają, czy dmuchawami strzelają? Nie jestem pewien. A mają naprawdę duże jednostki, ich duże jednostki są naprawdę ciężko do zabicia, nawet jeżeli się je okrąży, nawet jeżeli się ich sflankuje. To naprawdę, mają naprawdę mocne jednostki. Być może ładuje mi dłużej, ponieważ mam włączony Shadowplay. To nawet bardzo możliwe. Lord Mazdamundi wysłał straszliwego Krokgara za sadzawkę świata ku południowym ziemiom, a czyli południe. Nie tym dalekim, nie na tym dalekim, nie, matko, nie na tym, tylko na tym dalekim kontynencie ten ostatni obrońca Kshotlu ma założyć nową bazę, by wdrożyć kolejną fazę wielkiego planu i znaleźć święte tablice, które są potrzebne do zasilenia rytuału przepowiedni. Tak, bo każda rasa ma, nie wspomniałem o tym, każda rasa ma za zadanie gromadzić jakieś artefakty, coś w tym stylu. Jakiś resource, jakiś surowiec, coś w tym stylu, by móc odprawiać rytuał. To zaraz się dowiemy zresztą o tym. Czy on mówi w innym języku? Czy ja zwariowałem? Szczegóły rozgrywki. A to czytałem chyba, prawda? Tak. Zadawki lęgowe Lustri będą co jakiś czas tworzyć lęgi wyjątkowo uzdolnionych wojowników, których można zwerbować po ukończeniu specjalnej misji. Osady Jaszczuru Ludzi są połączone przez nici magicznej energii, które oplatają cały świat, zwiększając w prowincji moc sieci geomantycznej. Frakcja Jaszczuru Ludzi może wzmocnić wszelkie wydane tam zarządzenia. Możesz dowiedzieć się tutaj czegoś więcej o Jaszczuru Ludziach. Okej. Zdobądź i zajmij osadę należącą do frakcji Klan Mordkin. I to po prostu jest... to oznacza, żebyśmy przejęli tą osadę, ponieważ tutaj mamy przedstawiciela Klanu Mordkin. Czyli Skaveni, oczywiście. Zaraz wyłączę wypowiedź tego pana. I dopilnuj, by zbudowano określoną liczbę następujących budynków. Święty jest... ja jeszcze nie mam pojęcia, jak to wygląda, szczerze mówiąc. No, trochę mi się załaduje. Opa. Okej. Okay. A to ma wysoki poziom 4, więc to możemy wyłącznie budować na dużych osadach. Pastwiska tempo uzupełniania strat. Okej. Okej. Zaraz, łatwiej będzie mi o tak spojrzeć. Okej. Okay. Wylęgarnia Terradonów, czyli jednostki latające, tak? Tak jest. Świątynna Straż. To będzie agent, prawda? To jest agent. Weterani są Rosów. Wódz skinków. Skinkowie to są tacy mali jaszczuro ludzie. Odblokowuje technologię ustalenia wielkiego planu. Czyli aby... aha, okej. Oni też muszą odblokować budynki, aby budować...
Okej, mogę zbudować drugi poziom tu. Tu mamy budynki, które zwyczajnie... Tablice w lęgu. Zazwyczaj... To by mi się przydało chyba, ale nie jestem pewien, czy na... Chociaż odblokowuje mi technologię. Kupuła energii. To jest obronne, prawda? Kupuła energii. Ej, no kurczę. Nie można tak wsadzić, szkoda. Tak, to będzie tutaj. O, cholera. A, bo tu ma jakiś specjalny... To jest specjalny budynek? Nie, specjalny. Ciekawe, czy każdy może mieć. Nie można budować... Musisz mieć... Blablabla. Ej, fajnie. To potrzebowałbym... Ale to mogę zbudować w każdym... W każdym innym mieście danej prowincji. Nie mogę mieć żadnych... Okej. O kurczę, nice. Na przykład chaos nie potrzebuje żadnego budynku, żeby... Znaczy oni nie mają osad, to jest fajne w chaosie. Może kiedyś nagram, bo bardzo lubię chaos. Moc sieci geomantycznej 2. Powinien tu mieć... O, super. W ogóle skaweni mają tak fajnie, że... Zaraz, najpierw ulepszymy ten budynek na pewno. I chciałbym zbudować tutaj... Bardzo ważne jest budowanie na wysokim poziomie barier. Znaczy barier garnizonów. Bardzo ważne jest. Tutaj poziom trzeci jest maksymalny, więc tego nie potrzebuję. W tym budynku. Jak przejmę tamtą osadę, to tam zacznę budować. Bo... Dokładnie, zaawansowane wojsko tutaj zacznę, kiedy będę miał trzeci poziom. A może przydałoby mi się coś, co rozwój zwiększa. I to by było to. Ale to też ma trzeci poziom i... Trzeci poziom maksymalny. Okej, zapiszę sobie. Ctrl S się zapisuje szybko. Oni mają 5 jednostek, my mamy 7 jednostek, powinniśmy łatwo ich załatwić. A, furia to oznacza, że ten Stegadon, czyli Stegozar, to jest po prostu, tak? Kroksi Gordy, pierwotne instynkty. Zobaczmy. Nie mogę kliknąć. Umiejętności pierwotny instynkt. No dobra, nie przedłużając, zaczniemy walkę. Cofają się do miasta, ale powinienem sięgnąć. A nie, a miasto i tak ich wspomoże, prawda? Sprawdźmy to. Tak, będą mieli... Skoro mamy taką przewagę... Ej, nie mamy wcale takiej przewagi, skoro tak oberwaliśmy, chociaż... Nie no, wojownicy Saurusów są dobrze. Nie, na pewno nie będę wypuszczać jeńców, to nie ma opcji w ogóle. Uzupełnianie jednostek też nie ma sensu. Doświadczenie zbierzemy, złożymy ich w ofierze. I od razu, skoro osłabiliśmy w tej bitwie... od razu wędrowiec, na pewno. To jest bardzo ważna umiejętność dla każdego dowódcy, żeby móc jak najdalej... Żeby jak najdalej się poruszać, przemieszczać, żeby reagować szybko, to jest bardzo ważne. I od razu zaatakujemy tło. Bo osłabiliśmy armię w tej bitwie, którą przed chwilą... Jakie nieznaczne zwycięstwo! I okupacja, zdecydowanie. Grabież, okupacja jest bardzo, bardzo niedobrze. Zniszczenie. Łupienie. No i wykonaliśmy zadanie. Dostaliśmy 1000 złota do skarbca. I 8... Wow, 8 tablic. I teraz utrzymanie kontrolę bezpośrednio lub poprzez hołd lenny. Na tym poziomie hołd lenny ciężko byłoby uzyskać. I sojusze wojskowe na ten następującą linią prowincji 1. Przeklęta dżungla. A, czyli tutaj kurczę jeszcze powinienem. Więc może ja za wcześnie tutaj w tę stronę poszedłem. Kolejny poziom. Do walki ze skawenami, a potem 10% do walki z pozostałymi. Zielonoskóry, skaweni, mroczne elfy. Ale przydaje się też bardzo... O! Odporność fizyczna. Wiecie, zobaczmy to na razie. Levelując głównych bohaterów, lordów, bardzo często idę w... Okej, możemy tu ulepszyć, ale zastanawiam się, czy... Nie no, jest sens, bo będzie więcej rozwoju, prawda? Tak, jest. I 3 tury, fuck. Potrzebują tą...
Czy mi starczy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurde, i garnizon jeszcze, bo garnizon zdecydowanie chciałbym zbudować. W swojej stolicy to jest, no, bardzo ważna rzecz. Mimo, że tutaj mamy za zadanie zdobyć tabliczki, czy mam za blisko mapę. Oj, nie to chciałem. Otwórzcie mapę. Mogę ją tak oddalić? Okej. Mamy mało... ładu publicznego. Nie... zaraz, niedobry. Ej! Też jest specjalny jakiś. Pylon geomantyczny. Wzmacnia sieć geomantyczną pośrednio poprawiając skuteczność zarządzeń. To są zarządzenia, prawda? Tak. A, i to jest właśnie dostrojenie. O, super! Wow! Ekstra. Poziomy skuteczności. Ekstra. A ład publiczny gdzieś jest? Szansa na epidemię zarazy minus 20, szansa trwania zarazy minus 20. Wszystkich jednostek. Oni nie skupiają się... Choć nie jest ład publiczny, to jest bardzo fajne. Przychody i rozwój i ład publiczny na tym poziomie. Kurde, super. Dobra, nice. I tak przeczekam... Jeszcze mam coś do roboty? O! Zyskaliśmy... Ratoka, kapłan synków Niebiosa. Domena Niebios. Magii. Znaczy się. Wiecie co, chyba jednak zbuduję pastwiska. To doda nam rozwój, bo to jest w dodatku specjalny budynek dla tego miasta, dla świątyni czaszek, wybrzeże węży. Też ma, nie, wybrzeże węży, widzicie, nie ma nic obok wskaźnika, czy klimat dla naszej rasy jest odpowiedni do zamieszkania tego miejsca, więc nie ma nic. Ale zdobywamy jedną dodatkowo tablicę starożytnych. I tutaj też jedno dodatkowo. A tu będziemy mogli zioła lecznicze produkować. Więc być może... Tutaj mamy bardzo... miejsce zasobu rytualnego, które będziemy musieli at some point zdobyć. Ale... wydaje mi się, że tlaka... to są jaszczuroludzie również. Którzy nas w sumie... są neutralni, ale zaczynają nas lubić. Plus 21. I dobra. Pierwsza tura trochę mi zajęła, zapiszę szybko i zobaczmy. Od razu, mam też w modach, żeby szybciej przechodziły rasy i ich tury, ponieważ czasami zdarzało się, że naprawdę długo to trwało, a jeżeli się gra w tę drugą kampanię, o kurczę, zapiszę. Czy my gramy... bitwa zostanie rozegrana poza osadą, to nie jest fajnie. Powinniśmy... o cholera. Chciałbym... jak najmniejszą. Okej. Okay. I tak będziemy musieli stoczyć tę bitwę. Użyjemy Stegozaura. Zapomniałem, jak się ty nazywasz, panie? Stegadona. Użyjemy Stegadona, żeby załatwić łuczników. Oni mają tylko jednych łuczników. To są piechota z toporami. Piechota z toporami, ale starczą też. Okej, 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 okej. W książce Zabójca Trolli jest bardzo dużo o mutantach, typu zwierzoludziach. Chociaż w sumie chaos takie ma, tak piętnuje ludzi. Bardzo dużo jest o Slaaneszu. Znaczy, bardzo dużo, jest tam dość dużo o Slaaneszu. Wyślemy może jeszcze... naszych monstrualnych. Tylko, że wolałbym... okej, okay, mam pomysł. Nasz dowódca będzie walczyć... chociaż kurde, dowódca najlepiej wysłać jest na jednostki typu oddziały, a nie na bohaterów czy lordów. Mimo, że czasem dobrze jest zająć ich. Coś tak mignęło nam tutaj. Moglibyśmy się ukryć w sumie. W lesie. Sprawdźmy. Panów chciałbym jakoś z flanki zachować. O, was też tutaj. Bo tu jest zresztą górka, więc będziemy mieli lepsze miejsce. Zaraz to 21 postaci. Oni są ukryci. A może w tą stronę, o. I oni też są ukryci, super. Chciałbym, żeby tak za... Oni ruszą na nas tędy, a oni będą mogli ich oflankować.
Panów na razie wystawimy... Zaraz, oni mają łuczników, tak? Jak daleko sięgają? Nie widzę ich jeszcze, więc nie mam pojęcia. Oni mają bardzo mały zasięg, cholera. Oni są... oni rzucają oszczepami, prawda? Piechota miotająca, no to... Ta, oszczepami. Zdecydowanie, nawet ich postawa pokazuje, okej. Nie bardzo zwracałem uwagę na wygląd przeciwników, kiedy grałem przeciwko nim, oczywiście. Co jest zrozumiałe, bo... O matko, nie. Coś zrozumiałe, ponieważ skupiałem się na bitwie, ale... Ale chyba nie ma znaczenia, jaki rodzaj jest. Chociaż nie wiem, czy proce mają jakiś sens inny? Tak, tych zachowamy... On się nie może ukrywać, bestie się nie mogą ukrywać duże, więc... Na razie zrobimy tak, oni się mogą ukryć, więc też ich tutaj ukryjemy. Chciałbym was ukryć jakoś bardziej... Nie, aby nikogo nie zaznaczyłem, okej. Oni są nadal ukryci, okej. Tutaj jeszcze będą ukryci? Okej, nadal są ukryci, super! Rzadkie drzewka. Czy tak to wygląda lepiej, nie? Nie, w ogóle są nie są ukryci, patrzcie na to. Kilka zapałek w G, jak to mówi Halawander. Okej. Rozpoczniemy bitwę. Bo może spróbuję tędy przejść. Bo muszę pamiętać o postawieniach jednostek swoich. Okej, kolejne. Stado. Włóczników by się przydało zobaczyć też. Spoko. Oj kurde, ale nam napierają. Nie ma łuczników z nimi. Gdzie oni są? Na razie powoli. O, i są łucznicy. Którzy mają daleki zasięg, o wiele większy. Okej. Wracamy na wzgórze. Ale powoli. Spokój. Odkryto moje jednostki. Wybaczcie, ale zastopują, bo... Jednak... No, ten sobie powinien poradzić. Nie ma tu włóczników, okej. On tych... Mój bohater załatwi włóczników. A ci niech zajmą się tymi. Oni w sumie mogliby... Nie, dobra. Niech oni się zajmą ostrzałem. Chociaż... Nie. Ci mają cały oddział. A ci? O. Tak wykonamy. Tak, i zobaczmy jak to się... To jest bardzo... Wprawdzie zimna krew spowalnia nieco reakcji jeszcze ludzi, ale dzięki niej nigdy nie tracą głowy. To dlaczego oni atakują ich? Ci mieli tych atakować? Zresztą cię atakują na blisko, więc nie rozumiem. O cholera! Mój wód zaraz padnie. Znaczy... Moralnie. O, ten wpadł w furię. W ogóle. O, przepraszam, trochę się zbliżyłem za bardzo do... Ten też wpadł w furię. Ci też wpadli w furię. Zżyli amunicję już? Trochę spokojnie. To ci niech atakują. Okej, oni ich odgonili, tak naprawdę. Oni dadzą radę im, ta jest. Ci też się wściekli? No, to nie mam wyboru. Ta, pierwotny instynkt.
Niech oni się regenerują i atakują na odległość. Stop, 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 stop. Niech oni ich odstraszą. Nie, nie mogą rzucać w nich. Oczywiście, że będą się cofać. Cholera. Może było mi krokodyle ocalić. Okej, okej. Ich przywódca zaczyna pękać. Uff, ciężka walka. Trzeba, ich przywódcę trzeba zdecydowanie dopchać do końca. Jak to zabrzmiało w ogóle. Albo wiecie co? Chcę ocalić swojego... O nie! O, fuck, fuck, fuck. Zagapiłem się. To mnie może kosztować mojego... tych... Dobra. Oni niech dopają jego. Znaczy w sensie niech nie pozwolą mu się... Niech nie pozwolą mu odzyskać... Okej, ci uciekają... Ci już... Ci z czaszką na pewno już uciekają, bo... Nie ma powrotu dla nich. Czy jak ja podejdę do ciebie, to ty zaczniesz się... O cholera, o cholera, cholera. Nie możemy dać przywódcy ci... Aj cholera, zginą mi moi podstawowi. Chociaż to by sobie radzą. Fak, oni by się przydali, żeby odzyskali głowę w tej walce. Dobra, dobra, dobra. Ci się powinni poradzić, wy się cofnijcie. Okej, okej, ci już uciekają też. O, okej, 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 koniec bitwy. I zginął Lord, świetnie. Zakończmy jak najprędzej, żeby podczas walki nie zginęło nam więcej naszych. Ale zginął ich dowódca, więc to jest bardzo ważne. Bardzo często po walce ja jednak nie kończę bitwy, ale zbieram jak najwięcej jednostek, żeby załatwić do końca, zranić Lorda, zabić dowódcę armii. Bo to jest duży kopniak w krocze dla danej frakcji, która nas zaatakowała, którą my zaatakowaliśmy, żeby mieć dowódcę, który jest zlevelowany, który ma, nie wiem, jakąś ilość... Znaczy, jednostki giną, dowódcy są tylko ranni. Nie wiem, jak to jest, kurde, legendarni lordowie na pewno mają rany, które po jakimś czasie się goją i można znów ich do walki. O kurde, patrzcie, ile zabili ci. Nasz dowódca 60, ale... Stegadon się nazywał? 128, a nasze krokodyle, ogrostwory takie niby, 141 zwierzę ludzi zabili, nice. To była bardzo trudna walka, straciliśmy 128 z 224 wojowników, ale oni stracili z 631 462, więc całkiem nieźle. Ale pozostało nam tylko 86, to ciężka sprawa jest. Powiem wam szczerze, miałem wrażenie, że w pewnym momencie przegram. Ale no, zdarza się czasami. Bardzo ważne jest też, żeby czasami czasami lepiej się skupić faktycznie na tym. Na dowódcy. Jeżeli walczy się przeciwko skavenom, to bardzo ważne jest, żeby skupić się na przywódcy. Żeby skupić się na kluczowych postaciach armii, ponieważ, jak mówiłem wcześniej, bardzo tchórzliwe są z natury szczury, chciałem powiedzieć. Szczury ludzie są bardzo... A, wiecie, co mnie teraz zaciekawiło? Bo skaveni to są stworzenia napiętnowane chaosem poprzez spaczeń. One właśnie przez spaczeń są ukształtowane tak, jak wyglądają, nie?
ale jaszczurludzie zdają się być naturalnymi mieszkańcami tej planety, tej ziemi. Więc oni chyba od zawsze tacy byli. Tak mi się wydaje. Oj, uzupełnić tylko 11%. Zabij i zjedz. Na pewno nie chcę tego, bo uzupełnienie jest bardzo ważne. Uzupełnię sobie. Nieznaczne zwycięstwo. Gdyby teraz oni nas zaatakowali, to byłoby ciężko. O, złota wieża. A, czyli jednak będę musiał z nimi walczyć. Zniszcz frakcję, klan Mordkin. Klan Mordkin ma tu bazę na pewno i zdaje mi się, że tu. Ciekawe, że dostaną zadanie. Okej. O, idzie 10 dostanę starożytnych. To jest też ważne, wykonywanie zadań. Na pewno broń zwiększymy. Znaczy siłę broni. I możemy wykonać obrzęd. Za 2000 złota. To jest też nowa mechanika w Total War Warhammer 2, że można wykonywać, każda rasa ma obrzędy za jakiś koszt, możemy na jakiś czas zwiększyć, no nie wiem, no na przykład mamy doświadczenie jednostek naturą plus 80, doświadczenie jednostek dla wszystkich werbowanych oddziałów plus 2. Przychody z łupu zdolnych po bitwie, wow, lokalne możliwości werbowania, super. Tylko czy to mi się teraz przyda, się zastanawiam, czy ja zbudowałem ten budynek? Nie, jeszcze jedna tura. Przydałoby mi się więcej włócznicy saurusów. Przydałby mi się starczami. Przydałby mi się starczami, zdecydowanie. I tego pana na pewno połączę do swojej armii. Błogosławione lęgi. A, okej, czaje. To są Bretończycy. Takie mają też jednostki specjalne. No fajnie. Wiecie co? Wykonam obrzęd. Oczywiście każda rasa ma inne korzyści z danych konkretnych obrzędów. Zastanawiam się, czy mógłbym go dobić. Tylko boję się... Nie, on ma tylko jednego, więc najpierw go dobiję. I zaraz, zapiszę oczywiście przed tym, bo mógłbym się wygłupić. I wydaje mi się, że wtedy... On ucieknie. Poza zasięg. Okej, nie było tematu. Nie, wróć, nie chcę go gonić, nie chcę za daleko się oddalać, bo chciałbym... Nie mam włóczników w ogóle. Tak jest. To by mi kompletnie... 850 droty są, cholera. Czy to zwiększyło mi koszt automatycznie? Nie. Coś dziwnego. Slayen. Dobra. Chciałbym jednak zachować kasę na kolejną rundę, bo na razie mamy mały przychód strasznie. Trzymanie armii nam bardzo dużo zużywa. I ład publiczny mamy niewielki. Znaczy spada nasza nielubność, podatki. No, wybaczcie. To jest moja jedyna prowincja, której jeszcze nie mam w pełni zresztą. Przydałoby się tam podbić, ale wiecie co zrobimy? Poczekamy aż... poczekamy tutaj przy tym mieście naszą armią. I... Zaraz, czy ja już mogę... Słuchaj, to mogę już skończyć turę. A, i dam do przyspieszone. Poczekamy tutaj w tym momencie przy wybrzeżu węży. Ulepszymy się trochę. Zwiększymy armię i przy okazji zbudujemy garnizon. Misja zakończona powiem dopilnie, bo zbudować określoną liczbę 1 następujących budynków. A, czyli nieważne jak, myślałem, że wszystkie miałem. Opracuj technologię. Zgadzam się z tym. Obrona w zwarciu dla jednostek saurusów. Dobrze. I możemy teraz budować... Bo więcej saurusów z tarczami, no właśnie. Bo więcej włócznicy saurusów z tarczami, to się bardzo mi przydało. Mimo, że już mam tych niewyekwipowanych tylko. Jeszcze mógłbym jednych wziąć. Jeszcze mam kapłana, prawda? Tak. Oni tyle samo kosztują, co mnie zastanawia. Dlaczego? To jest szkoda, że nie mogę przejść tutaj tak na to i kliknąć dalej. Może mógłbym... Nie, w ten sposób. Dobra, wiecie co? Chyba mogę kolejną turę zakończyć, bo nie mam nic do roboty. Mam tylko jedno. Ale nie, okej. Ład publiczny wzrasta tak naprawdę, mimo... Chodzi, że spada spadek.
Zmniejsza się spadek. O, nadwyżka, super. Ludności. O, odkryliśmy zasadzkę. Okej. Okay. I tutaj od razu budujemy obronę. I by się przydało się to też zrobić. Żeby skinków robić. To też się przydałoby, bo się szybciej wtedy regeneruje nasze. Ale najpierw jednak. Okej. Okay. Dwie tury. Zastanawiam się, czy. Garnizon. Wybrzeże węże jest bardzo skąpo. Otrzymujesz misję. Dopilnijmy zbudować określoną liczbę na spojrzenie budynków święty Ziggurat. Czy to jest. Nie to? Przechodzimy. Jakie mogę. A, muszę wykrywać na miasto. Czy to jest jeden z tych? Święty Ziggurat? To pewnie ten. Nie, sadzawka wróżb. Święty Ziggurat, gdzie jesteś? Szkoda, że nie mogę wpisać. To jest Święty Ziggurat, czyli... trzeciego poziomu... Ale... A, okej, okay, dobra. Bo faktycznie myślałem, że zbudowałem, ale nie, zbudowałem przecież na drugi poziom. Plac zgromadzenia szczurol ludzi. Będziemy potrzebować dwóch... poziomów nadwyżki ludności. Okej. Okay. Okej. Okay. Jak mam połączenia? Oj, na czerwono to są te, które... Czyli przydałoby się tu. Oj, elf jaki na morzu. To nie jest dobre. A przeklęta dżungla nie ma połączeń geomantycznych. I dużo, kochani, chyba już trochę nad to nagrywam. I nie wiem, czy nie zaatakować tutaj. Chciałem powiedzieć, że zakończyć, ale... Spisałem, prawda? Zapiszę i zobaczę. Zawsze będę musiał wycofać, ale... O, cholera, oni się... O, nie. Patrzcie. Dwóch przywódców. Nie. Teraz przechodzimy w tryb marszu. Przejdziemy na swoją stronę. Okej. Aż dwa. Jeszcze ludzie są na wojnie z nimi? Nie są na wojnie. Są na wojnie z nami. A nic nie mogę teraz zrobić. Wykonać koniec tury. A, zaatakują mnie. I czy ja mam szansę to wygrać? Pytanie. Jesteśmy zmęczeni w dodatku, bo jesteśmy... Jeszcze zasadzka, kurwa. Ale oni mają pierwszy poziom. Dowódca, więc możemy sprawdzić. Mam zapisane przed tym, jak ich zaatakowałem, więc w razie czego mógłbym wczytać, czego nie lubię robić, bo wolą grać na żywioł, bo jak się przegrywa, to się przegrywa, prawda? Tylko, że na wysokim trzeba być bardzo agresywnym i dlatego myślałem, że jak zniknęli zwierzoludzie, to oznaczało, że oni zaczęli atakować jaszczuro ludzi, ale nie zwróciłem wcześniej uwagi, że ciężko sprawdzić ukryte jednostki, prawda? Czy są z kimś na wojnie. Chociaż mogłem na ekranie chyba dyplomatycznym. Ale mamy ulepszonych na wysoki poziom. Zapomniałem, jak się krokodylki nazywają. Ten się jeszcze wygląda, pan. Cię podejrzewam, że nie dzicy. Są celowo uzbrojeni, opancerzeni, biada każdemu, kto wkracza na ich teren. No, tutaj właśnie marsz, to jest marsz, niezmordowany marsz jaszczuroludzi i nas zaraz przeatakują szczuroludzie. Tak, gdzie oni są? Jesteśmy zmęczeni, prawda? Zmęczenie, fuck. Dobra, tutaj są. Ustawili się jakoś dziwnie. Spróbuję... Gdzie jest ich dowódca? Spróbuję załatwić dowódcę. Jakie mamy czary? A tak zwarcia wymienia. Okej, to dla nas, to dla naszych kolesi. Ci posłańcy nocy, tylko jedni? Niewolnicy z procami. Fuck. Klan bracia są bardzo łatwi do pokonania. Więc nie powinno być problemu. Nie są atakowani, ci są atakowani przez dwie jednostki. Będą mieli
Okej. On mógłby zaatakować zwykłych niewolników, bo to on atakuje. No ale ten nie ma nic. No to niech on zaatakuje jeszcze tego. Wszyscy mają? Jakieś posiłki będą tędy przychodzić, ale nie zdążą, mam nadzieję, im pomóc z głównej armii. Cholera, ten mały jest szybki. Dlaczego oni nie chcą ich atakować? Tych panowie, tych! Dlaczego odmawiają ataku na te jednostki? Widzę, dowódca już się zaczyna łamać. Prorok. No wolałbym ich, żebyście atakowali, moi drodzy, no. Zdecydowanie. Co? A oni są cholera nie do kontroli. Zaraz, jednych zostawimy, jednych. O! Będzie mocny bum. Tak jest. No ci padną niestety. Tego by dowódcę się przydało załatwić naprawdę. Uciekaj mały. Niech on pogoni tych. Ich dowódca się łamie. I ten dowódca też się łamie, więc nie jest źle. Wiecie co? Uciekaj mały, uciekaj. Czy będziesz mógł się przebić? Nie ocalę go chyba. Niestety. On zranić powinien też swoich. Tak jest. Proroka trzeba załatwić, to jest ważne.
Chowajcie go. Tak jest, wszyscy teraz zaczną. Nie wszyscy, wow. Okej, ten wraca do boju. Co daleko jest? Oj, wy też. Jasna cholera, no. On już nie ma regeneracji, on już nie ma regeneracji. Okej, on odgania ich. Okej, ci tak. Dobra, oni nic to oberwą. Aj, mocno. Gdzie jest ten prorok zasrany? Tutaj. Okej, wszyscy już powinni się wahać, czyli w ogóle atakować. Tylko tych. O. Mamy koleś też ucieka, ale mamy wygraną w kieszeni. Mamy to. I teraz stop. Gdzie jest ich dowódca? Czy ich dowódca nie żyje? Ach, chyba nie ma sensu już go gonić nawet, bo to chyba tutaj jest. Nie, tylko on bracia są. O! Wszyscy jego. Tak jest. Nieźle. Zasadzka i to byliśmy podczas marszu. Najbardziej oberwał biedny kapłan. Zabiliśmy... no, prawie 1000 jednostek, ale skaweni idą na ilość. Jeżeli teraz nas przyatakują zwierzoludzie, będzie ciężko się wybronić, bo jesteśmy skonani po marszu i po walce. Może zastanawiałem się, dlaczego moi włócznicy, rzucający włócznie, nie atakowali, ale może mieli po prostu zablokowane przez własne jednostki, bo byliśmy pod górkę. Może to dlatego. Powinienem wycinać te ekrany ładowania, bo są za długie. Albrecht of Nuln. All decent folk find the common rat repulsive, harbinger of disease. It scavenges on our waste heaps, and frightens our children. How immeasurable worse than is the foul skaven, standing on its hingles in foul parody of human. Rats as tall as men, and blessed with the most vile intellect and cunning, they are the dark side of our souls, come to destroy us for our sins. Nie, czy ja wiem? To jest pytanie. Czy szczuroludzie powstali wyłącznie ze szczurów? To jest tylko tak. Nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Jeżeli ludzie zmieniają się w zwierzęta, to czemu zwierzęta nie mogą zmieniać się w ludzi pod wpływem chaosu? Tak naprawdę, nie?
wiem, skończyć jak najszybciej tę książkę, Zabójcę Troi, ale nie bardzo mam czas. Nie bardzo mam czas. Poza tym wyszła ostatnia książka Petera Bretta, Otchłań, część druga. Przeczytałem wszystkie już i wyszło niedawno, jakieś 3 dni temu, coś takiego, albo 2. Ekstra, po prostu czekam, aż mi powiedzą, że już jest do odebrania i zabieram. O, super, 12% nawet wygląda nawet dobrze, więc uzupełnimy jednostki. Na wszelki wypadek, gdyby chcieli nas zaatakować, tutaj są, tak, oni? Się wracają. A tak, widzicie, już podchodzą za strańce. Dobra. Wracamy do... Odporność na ostrzał dostaliśmy, sztandar. Chyba zainwestują na razie w to. Nie sprawdziłem to. 7 poziom, to muszę wykonać zadanie. 20 poziom, 8 poziom. A też mogłem, posłuszeństwo pozwala zwyciężyć. A jak cofnę? Mogę to? Zasięg aury dyscypliny, wpływ aury postaci na dyscyplinę. Posłuszeństwo pozwala zwyciężać. To będzie lepsza inwestycja jak na razie. I jeszcze nasz ten dostał i jego będziemy... Czy on może nam zwiększyć... Blokada armii? Nie. Specjalista? Nie. Rana? Nie. To nie wiem. Nie. Wykryć technologię? Nie. To jest agent bardziej. Dodatkowy wpływ na pancerz. On będzie mógł latać. Tym bardziej go na magię zrobić. Śmiertelność. Zamiast zginąć podczas akcji, ten bohater otrzyma ranę. O kurde, będziemy mieli koszt wiatrów mniej. Super. A potem... Okej, dobrze, kochani. To byłoby na tyle jak na razie. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, zobaczcie następnym razem. Jeżeli chcieliście moje poczynania, zawsze na Twittera. Mam nadzieję, że ta kampania jednak mi się uda. Dobrze, kochani. Trzymajcie się.